Napływ gorącego powietrza z krajów afrykańskich i południowej Europy sprawia, że temperatury sięgają ponad 30 stopni. Sezon korzystania z akwenów wodnych oficjalnie uważam za otwarty. Kąpielisk jest wiele, tak samo jak atrakcji. Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy naszego województwa przechodzą pierwszą falę upałów. Karolina Komada. Kurtyny wodne są już zainstalowane w wielu miastach w regionie. W Katowicach pojawiło się ich 17. To jeden z wielu sposobów na walkę z falą upałów. Dzisiaj rano mnie obudził przepiękny koncert ptaków. One już rozpoczęły o 3:50 po prostu. No. Przebywanie w naturze, no to jest fantastyczna sprawa. W ośrodku Czechowice w Gliwicach czeka też miejsce do siatkówki plażowej, na grilla czy wypożyczalnia rowerów wodnych. Super tu jest, bo przede wszystkim nie ma takiego zgromadzenia, nie ma tyle ludzi, nie... Piękna atmosfera, nie? Wolnie natury. Nie ma tłumów, bo początek wakacji jeszcze przed nami, a sezon kąpielowy rozpoczął się 1 czerwca. Potrwa do 8 września. Rocznie ośrodek odnotowuje kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. To nie jedyne takie miejsce w Gliwicach. Też już myślę niedługo ruszy kąpielisko leśne. To też jest miejsce, gdzie bardzo często mieszkańcy przychodzą, odwiedzają, żeby tutaj zażywać kąpieli wodnych. Mamy także w centrum Gliwic, dosłownie w samym centrum, w Parku Chopina, wodny plac zabaw. To jest szczególne takie miejsce dla dzieci, tych najmłodszych, żeby nieco się orzeźwiły, jak są spore upały. Fale upałów można też przetrwać nad pogorią. Dąbrowskie akweny rozpoczęły sezon 3 dni temu i od tego czasu można wypoczywać pod okiem ratowników. Warto pamiętać o bezpieczeństwie nad wodą, bo temperatury będą sprzyjać częstym wypadom nad kąpieliska czy jeziora. Dzisiaj i jutro mamy obowiązujące ostrzeżenie o upałach. W dzisiejszej nocy temperatura minimalna będzie bardzo wysoka. Będzie to dość uciążliwa noc, jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, odpoczynek dla organizmu, bo temperatura minimalna wyniesie około 18-19 stopni. I już jutro od samego rana będzie bardzo gorąco. Cały jutrzejszy dzień praktycznie będzie słoneczny, pogodny i upalny. I choć jutrzejsza noc może być burzowa z możliwymi opadami deszczu i gradu, a słupek rtęci w czwartek osiągnie 24 kreski, to od piątku czeka nas kolejna fala temperatur powyżej 30 stopni Celsjusza.